Ja zejdę na dół. Zejdę na dół, mówi. Nie. No to ja zeszłam na dół i dwa słowa tam trochę pogadał i poszedł i mnie zostawił i ja wyszłam do brawa do tego. Do domu. Lekceważy, no i tyle. Cały czas. Nie ma, czyli nie ma, burmistrz nie chce z panią rozmawiać. Nie, no mówię ci, mówię panie, że rozmawia to mnie, że mnie nie wchodziła, bo z laską też, żeby nie wchodziła, to on zejdzie. No on zeszedł, ale parę słów powiedział i poszedł sobie. Już próbowaliśmy meble przestawiać, a to mieszkanie to w ogóle jest ze skrytek zrobione. Tak. Tu skrytki były. Tu były skrytki. No. Zdjęcie. Uciekaj mnie stąd. Uciekaj. Uciekaj z niej. Dobra, ja odejdę. Pani zrobi zdjęcie. No, moja babcia po tym schodach musi wejść, schodzić. Ma chore kolana. Jest tu bardzo stromo. Nie, a ten pan na wózku, jak sobie daje ten radę? Pan na wózku w ogóle tu nie schodzi. Siedzi cały czas przykuty do łóżka w domu. Bo nikt by nie sprowadził z tych schodów. Kto go sprowadzi z tych schodów? Są bardzo, bardzo strome. Niewygodne. Które to jest piętro? Drugie. Drugie piętro. I ja powiem, że moja babcia po tych schodach grube pół godziny to musi schodzić. Jak nie lepiej. Po schodku. I... Ostatnio była nawet trudność sprawia jej schodzenie ze schodów spod kursa. Ostatnio miała tam schodziła i tam są cztery schodki. Przewróciła się i ludzie przyprowadzili ją do domu. Babcia ma chorą nogę, tak? Chorą nogę. Biodra, nie, krzywe. Taką chorą nogę ma krzywą, wykręca jej się do nogi i nie ma jak wyjść ze schodów. Ciężko jej idzie. Po zakupy, żeby wyjść, to jest dnia jej zejdzie. W tym godzinę, dwie zakupy, a godzinę wchodzenia po schodach i schodzenia.